Zobaczmy, co Warnaga nagrał. Sądzisz, ilu polskich influencerów jest jeszcze zamieszanych w tą sprawę? Wydaje mi się, że całe środowisko minecraftowe, przynajmniej większość środowiska minecraftowego, wiedziało o tych sprawach, też w tym część z nich uczestniczyła. Wielu z nich krytykowało teraz w poprzednich dniach jakieś rzeczy, które wychodziły i krytykowali tych twórców, na których też wychodziły, a sami przez długi czas zatajali tą sprawę i podejrzewam, że zatajali to dlatego, bo sami w tym uczestniczyli. Okej. Jak widzisz projekt GOATS po Pandora Gate? Ciężko na razie wyrokować. Czekam na materiał Konopa, wiem mniej więcej, co tam jest. Wtedy sobie siądziemy wszyscy z GOATSami i sobie poważnie porozmawiamy. Czy materiał Konopa jest równie mocny? No, wydaje mi się, że po tym, co teraz Warnega zasugerował, ja zgaduję, że temat Boxdela albo kogoś z GOATS będzie tam również pociągnięty. Pytanie tylko, w jaki sposób pociągnięty. W sensie, jakie będą zarzuty, ale na pewno ten temat się pojawi, nie? Wydaje mi się, że będzie mocniejszy. No tak, też słyszałem pozakulisowo. Ja nie wiem, co się znajduje na materiale Konopskiego, ale to dosłownie nie wiem. Słyszałem natomiast, że będzie obszerniejszy niż materiał Wardęgi, będzie mocniejszy i będzie dotyczył większej ilości twórców. A jakich? To nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to bym nie spoilerował, bo byłoby to nieładne, ale nie wiem. Znaczy, byłoby to nieładne względem osoby, która materiał stworzyła.